Chciałam porozmawiać o sporze wokół ekshumacji, ponieważ prokuratura podjęła decyzję o tym, że będą ekshumowane wszystkie ciała, no w wszystkich przypadkach, kiedy to możliwe, bo oczywiście część rodzin zdecydowała się na kremację. Prokuratura uważa, że trzeba zbadać wszystkie okoliczności. Część rodzin ofiar smoleńskich protestuje przeciwko temu, uważa, że to jest, nie ma żadnych podstaw merytorycznych, aby to robić. No ale nic to chyba nie zmieni w decyzji prokuratury. Wiadomo, że 14 listopada prawdopodobnie będzie się pierwsza ekshumacja. W zawiadomieniach do rodzin prokuratorzy napisali, że chodzi między innymi o sprawdzenie teorii zamachu lub zamachu terrorystycznego. Nie do końca wiem, dlaczego jest tak to sformułowane. Pytam pana posła Tarczyńskiego, czy nie jest tak, czy nie byłoby lepiej, żeby prokuratura podjęła decyzję taką, aby decydować się na ekshumację tylko w tym przypadku, kiedy rodziny nie protestują, bo to z punktu widzenia badania merytorycznego niewiele zmieni. Najlepiej byłoby, gdyby w ogóle nie dochodziło do ekshumacji, ale niestety one są konieczne w moim przekonaniu i w przekonaniu prokuratorów ze względu na to, co działo się zaraz po katastrofie, gdybyśmy nie słyszeli o zamianie ciał, o zaszytych niedopałkach papierosów w ciałach ofiar, plastikowych kubków, gdyby ciała były traktowane z godnością, jak wiemy, były po prostu w plastikowych workach razem z jakąś kupą śmieci, a ubrania, które przekazały rodziny, były rzucone na te ciała, to nie byłoby takiej potrzeby. Po prostu te zaniedbania, które miały miejsce po katastrofie i to, co wiemy na chwilę obecną, sprawia, że te ekshumacje są konieczne, bardzo bolesne. Uważam, że to jest traumatyczne przeżycie dla rodzin. Ale jeżeli pan przedstawia taką argumentację, to właśnie ona jeszcze bardziej wydaje się tutaj potwierdzać tę tezę, że te ekshumacje powinny się odbywać w takich przypadkach, kiedy rodziny się tego domagają. Przy czym problem polega na tym, że w polskim prawie, to jest decyzja prokuratury, podkreślam, w polskim prawie, jeżeli postępowanie się toczy, a prokuratura chce znać odpowiedzi na pytania, co się wydarzyło, to do tej pory nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło. Niektórzy wierzą w raport Nadiny i uważają, że wszystko jest jasne. Prokuratorzy uważają, że nie. Przypomnę, że w przypadku na przykład generała Sikorskiego po 65 latach dowiedzieliśmy się, że to nie było uduszenie, że inne okoliczności nie miały miejsca, więc ekshumacje mają sens. Już nie wspomnę o ekshumacjach postaci sprzed tysięcy lat, które także miały miejsce, jak Tutenchamon, to już nie chcę porównywać, ale takie ekshumacje nawet po latach mają sens. Medycyna rozwija się i mamy możliwości odpowiedzenia na pytania, których, no, których jeszcze rok albo dwa lata temu może byśmy nie znali. Teraz już nauka nam pomaga i uważam, że jeżeli chcemy zapisać się w historii jako ci, którzy dążyli do prawdy za wszelką cenę, jako ci, którzy nie zaniedbali, to trzeba to zrobić. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.